Cześć, jestem Magda z Selfmastery.pl. Dzisiaj w serii Mastery Insights opowiem o lekkim i skutecznym realizowaniu celów. Jedni wierzą w prawo przyciągania, inni w obsesję na punkcie celu i plan. W związku z tym jedni czekają niewiele robiąc, a drudzy robią nie oglądając się na nic. Paradoksalnie bezkrytyczna wiara w to, że coś do Ciebie przyjdzie, mimo że nic nie robisz, często wynika z braku wiary w to, że możesz mieć jakikolwiek wpływ na swoje życie i cokolwiek zdziałać. Analogicznie, zafiksowanie się na celu i na konkretnej drodze do tego celu często wynika z przekonania, że wszystko zależy od Ciebie, wszystko musi być pod Twoją kontrolą i nic bez Ciebie się nie wydarzy. Kłopot z tymi skrajnymi postawami jest taki, że najprawdopodobniej w przypadku kogoś, kto sobie siedzi w domu, wizualizuje i powiedzmy przyciąga, realizacja celu raczej nie będzie skuteczna. Z kolei w przypadku kogoś, kto wierzy, że wszystko zależy tylko od niego, raczej nie będzie lekka. Ja chcę dzisiaj zaproponować coś, co jest drogą środka. I wierzę w to, że praktyczne zastosowanie tego pomoże ci długofalowo. Skutecznie i lżej realizować swoje cele. Odpowiedzią na lekkie i skuteczne realizowanie celów jest działanie i pełne zaangażowanie w realizację określonego celu, połączone z otwartością na okoliczności i możliwości, jakie pojawiają się po drodze. Kiedy działasz w stronę swojego celu, w odpowiedzi na te działania pojawiają się różne okoliczności i ujawniają się różne możliwości. Jeżeli jesteś kompletnie zafiksowany na celu i na konkretnym planie zrealizowania tego celu, wszystko, co niespodziewanie się pojawi na Twojej drodze, może automatycznie stać się dla Ciebie przeszkodą, którą trzeba będzie usunąć. Ale to nie zawsze jest prawda. Nie zawsze coś, co zdarza się niespodziewanie, co nie jest w planie, musi być natychmiast zlikwidowane. Zamiast tego proponuję takie rzeczy traktować jak sugestie. Wokół których jest sporo pytań i przestrzeni. I te sugestie nie zawsze domagają się usunięcia. One czasem mogą przekierować Cię w stronę innego, ważniejszego celu. Czasem domagają się po prostu wykorzystania, a czasem prowokują do przemyślenia sposobu realizowania wyjściowego celu. Ale jeżeli Uprzesz się przy swoim planie. To możesz nawet nie zauważyć tego, że Twój cel można zrealizować dużo szybciej i lżej właśnie dzięki tym okolicznościom i możliwościom. Myślenie, że nic nie jest pod Twoją kontrolą, i trzeba czekać na cud jest zwodnicze. Myślenie, że wszystko musi być pod Twoją kontrolą, żeby coś się zdarzyło, nie jest prawdziwe. Czy ci się to podoba, czy nie, świat idzie naprzód, bez Twojego popychania go naprzód. Ale to nie zmienia faktu, że twoje działanie ma znaczenie. Dobrze, jeżeli masz plan, dobrze, jeżeli wszystko jest gotowe i pomagasz sobie w działaniu w stronę celu różnymi metodami i różnymi narzędziami. Ale to nie działa na zasadzie my way or highway, bo jest w tym element, który działa niezależnie od tego, co ty robisz. Dlatego, żeby z tego skorzystać i to dostrzec, potrzebna jest odrobina luzu. Działanie służy nie tylko do tego, żeby uzyskać efekt, ale też do tego, żeby mogły pojawić się różne okoliczności i możliwości. Czyli realizacja celu jest wypadkową Twoich działań, otwartości na to, co pojawi się po drodze i umiejętności wykorzystania tego. Jeżeli będziesz tak na to patrzeć, przy pełnym zaangażowaniu w realizowanie swoich celów, będzie nie tylko o wiele lżej, ale też skuteczniej. A co ty o tym myślisz? Jakie masz doświadczenia z realizowaniem swoich celów? Co działa u ciebie? Czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens dla ciebie? Daj znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki film jest dla Ciebie pomocny. Jeżeli nie chcesz przeoczyć żadnego materiału, subskrybuj kanał Selfmastery i zapisz się do newslettera. Link do formularza znajdziesz w opisie tego filmu. Formularz znajdziesz też na stronie selfmaster.pl. Jeżeli potrzebujesz coachingu i kontaktu osobistego, też zapraszam na selfmaster.pl. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.